Masters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie. Karol z tej strony i przychodzę do Was, jak co tydzień, z kolejnym filmem. Dzisiaj przedstawię Wam dosyć ciekawy research nowego projektu, który znalazłem dosyć dawno. I teraz stwierdziłem, że zrobię research i Wam go przedstawię. Ale zanim zacznę, to chciałem Wam powiedzieć. O raporcie Piotra Michalaka oraz Filipa Koniecznego. Tych panów chyba nie muszę Wam przedstawiać. Wszyscy ich kojarzą ze świata kryptowalut oraz Instytutu Kryptografii. Są oni bardzo doświadczeni w kryptowalutach oraz w inwestycjach. Raport jest o tym, jak i w co inwestować, aby pomnożyć swój majątek o nawet 500% lub więcej. W raporcie są kryptowaluty, nieruchomości, metale szlachetne, takie jak złoto-srebro. Ja już oczywiście przejrzałem cały ten raport, moim zdaniem jest on bardzo, bardzo wartościowy. Tutaj muszę dodać, że jest on całkowicie darmowy. Link do tego poradnika zostawimy Wam w miejscu na opis pod tym filmem. Wystarczy wpisać swój adres e-mail i będziecie mogli pobrać ten poradnik. Nie jest on kierowany szczególnie jakoś do osób początkujących, ale jest bardzo fajnie opisane, jak ulica zachowuje się podczas hossy, i wydaje mi się, że każdemu się to przyda. Także zapraszam do pobrania bezpłatnego raportu i dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co sądzicie na temat tego raportu. Dzisiaj to tyle na temat ogłoszeń. Na początek, tak jak na początku każdego filmu, przypominam, że nie jest to porada inwestycyjna i wszystkie dane oraz materiały znajdujące się w filmie nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zachęcam do zrobienia własnego researchu. Pamiętajcie, ja przedstawiam tu tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić projekt o nazwie Ardor, i tak jak powiedziałem na początku, moim zdaniem jest to bardzo ciekawy projekt i wydaje mi się warty uwagi. Ale żeby przejść do opisu tego projektu, musimy się trochę cofnąć, ponieważ ma on dosyć ciekawą historię. Projekt Ardor jest stworzony przez firmę Gellerida w 2016 roku i nie jest to pierwszy projekt tworzony przez tą firmę. Pierwszym projektem twórców Ardora była platforma open source NXT, która zresztą dalej istnieje. Zanim zagłębię się w to czym jest Ardor, warto przyjrzeć się platformie NXT i jej początkom. Ardor zyskał przydomek NXT 2.0, ponieważ w tak dużym stopniu opiera się na NXT. I w rzeczywistości, Ardor zawiera prawie wszystkie funkcje NXT oraz dodatkowe zaawansowane możliwości. NXT ma swoje początki w roku 2013 i jest to jeden z pierwszych projektów, który zbierał fundusze za pomocą ICO. Co ciekawe, zebrali oni jedynie 6000 dolarów, co dosyć znacznie wstrzymało pracę nad projektem. NXT jest również jednym z pierwszych projektów, który był kodowany od zera. Nie jest on wynikiem hardforka żadnego innego projektu, co moim zdaniem jest wielkim plusem dla niego. Jest on napisany w chyba najbardziej popularnym języku Java i jest on również jednym z pierwszych projektów, który skutecznie wdrożył konsensus Proof of Stake. NXT został zaprojektowany do eksperymentów, a jego celem było umożliwienie firmom i innym podmiotom wdrożenie własnych rozwiązań blockchain przy użyciu interfejsu API, tworzenia nowych tokenów na blockchainie, a nawet kopiowanie kodu źródłowego. Zespół programistów stworzył różne funkcje, które można aktywować po utworzeniu nowego tokena. Obejmują one tworzenie aktywów, handel, głosowanie blockchain oraz tworzenie platform handlowych. NXT stara się ułatwić firmom i podmiotom, Tworzenie nowych tokenów i rozpoczęcie ich używania od razu po ich stworzeniu. Twórcy z biegiem czasu dostrzegli niedoskonałości oraz problemy, z jakimi zmaga się platforma NXT oraz inne platformy, takie jak Ethereum. Takimi problemami są oczywiście płatności, księga transakcji, skalowalność oraz dostosowanie. Ardor zawiera wszystkie funkcje obsługiwane przez blockchain NXT, ale zmienia architekturę implementacji nowych blockchainów oddziela bezpieczeństwo od funkcjonalności tworząc wiele łańcuchów. Główny łańcuch Ardor to odchudzony blockchain zbudowany z myślą o szybkości i bezpieczeństwie. Przyjrzymy się zatem problemom i sprawdźmy jak Ardor sobie z nimi poradził. Pierwszym problemem są płatności na przykładzie Ethereum. Każdy projekt zbudowany na platformie Ethereum musi posiadać tokeny Ethereum do płatności. Jeżeli Ty posiadasz tokeny erc 20 to opłaty transakcyjne są pobierane tylko w Ethereum lub Gaz. Natomiast na platformie Ardor można płacić za opłaty transakcyjne w rodzimym tokenie. Przykładowo, na platformie Ardor powstał projekt Ignis i podczas przesyłania tokenów Ignis nie potrzebujesz tokenów Ardor, żeby opłacić opłaty transakcyjne. Płaci się tokenem Ignis. Kolejnym problemem jest problem z dostosowaniem. Klony głównego łańcucha NXT nie nadążają za aktualizacjami oprogramowania i protokołami bezpieczeństwa, a NXT musiałby włożyć zbyt wiele wysiłku w ciągłą obsługę niestandardowych rozwiązań opartych na NXT. Ardor wykorzystuje child chainy od głównej sieci Ardor. Ta struktura umożliwia wdrożenie łańcuchów potomnych w bardzo krótkim czasie, ponieważ infrastruktura blockchain jest już dostępna w głównym łańcuchu Ardor. Łańcuchy potomne mogą szybko przyjąć niestandardowe przypadki użycia. Te łańcuchy potomne nadal otrzymują wszystkie aktualizacje prędkości, bezpieczeństwa i użyteczności głównego łańcucha, ponieważ wszystkie są zintegrowane na jednej platformie. Ostatnim problemem jest księga transakcji podstawą tego problemu jest potrzeba pobrania całej historii łańcucha bloków, aby móc obsługiwać pełny węzeł sieci. Wymagania dotyczące miejsca do obsługi pełnego węzła rosną wraz ze wzrostem liczby transakcji. Wkrótce działanie węzła w blockchainie może oznaczać pobranie setek gigabajtów danych transakcyjnych w celu uruchomienia węzła, tworząc poważne wąskie gardło w dodawaniu nowych węzłów. Ardor rozwiązuje ten problem blockchain przy użyciu systemu czyszczenia transakcji. Nie jest konieczne, aby każdy węzeł przechowywał pełną kopię historii transakcji, tylko odpowiednie ostatnie transakcje, które do tej pory uzyskał blockchain. Ardor będzie również obsługiwał węzły archiwalne, które będą działać, aby zachować pełną historię transakcji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, oczywiście. To może tyle na temat porównania z NXT, tak jak na początku powiedziałem, Ardor jest udoskonalonym blockchainem NXT. Na stronie Jelerida mamy wyszczególnione główne cechy sieci Ardor. Pierwszą jest konsensus PoS, czyli Proof of Stake. Ardor wykorzystuje algorytm konsensusowy. Ten protokół pozwala platformie być wyjątkowo energooszczędną i niezależną od drogiego sprzętu. Dzięki temu Ardor jest równie odpowiedni dla publicznych i prywatnych wdrożeń, które z łatwością działają na dowolnym komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Platforma wielołańcuchowa Łańcuchy potomne Ardor to osobne konfiguralne blockchainy w ekosystemie Ardor. Łańcuchy potomne mają własne natywne tokeny i wszystkie wbudowane funkcje niezbędne dla ich konkretnego przypadku użycia. W razie potrzeby do operacji łańcucha potomnego można dodać wzbogaconą funkcjonalność, uprawnienia lub parametry niestandardowe. Interoperacyjność child chainów. W ramach ekosystemu Ardor wszystkie łańcuchy potomne są ze sobą połączone, a ich natywne tokeny można wymieniać na wbudowanej, w pełni zdecentralizowanej giełdzie. Ponadto wiele obiektów, takich jak aktywa, właściwości kont waluty i tym podobne mają charakter globalny dla całego systemu i można do nich uzyskać dostęp z dowolnego łańcucha potomnego. Skalowalność. Architektura Ardor umożliwia bezpieczne usuwanie transakcji potomnych z systemu, gdy nie są już potrzebne, a ich skróty znajdują się w łańcuchu macierzystym. Badane jest równoległe przetwarzanie transakcji różnych łańcuchów potomnych, aby jeszcze bardziej zwiększyć ogólną przepustowość sieci. A tutaj możemy zobaczyć, co możemy tworzyć na sieci Ardor. I są to aktywa i tokeny wymieniane bezpośrednio na zdecentralizowanej giełdzie. Następnie aliasy, co jest bardzo potrzebne w świecie kryptowalut. Można przesyłać tokeny na np. numer telefonu, nick, nazwisko czy jakiś inny ciąg liter bez potrzeby przesyłania adresów publicznych. Zdecentralizowany rynek. Zdecentralizowane wiadomości mogą być szyfrowane i odblokowywane za pomocą klucza prywatnego obu kont, a także przez dowolną stronę trzecią za pomocą klucza współdzielonego. Zdecentralizowana chmura danych. Zdecentralizowany system walutowy. Za pośrednictwem systemu walutowego użytkownicy mogą tworzyć kryptowaluty ze specjalnymi atrybutami, zwykle kojarzonymi z monetami przeznaczonymi do celów płatniczych. Zdecentralizowane głosowanie oraz kontrola konta za pomocą multisignature. Podsumowując, Ardor jest najnowszym na rozwijającym się rynku pretendentów do blockchain. Jako dostawców usług BAS, czyli Blockchain as a Service, zapewnia zdecentralizowaną inf infrastrukturę blockchain dla firm i instytucji, aby wykorzystać mocne strony technologii blockchain bez konieczności inwestowania w opracowanie niestandardowych rozwiązań. Zamiast tego Ardor oferuje główny łańcuch, który obsługuje bezpieczeństwo blockchain i decentralizację zapewnia konfigurowalne łańcuchy potomne, które są gotowe do użycia od razu po stworzeniu. Jednym z sidechainów zbudowanych na Ardor jest Ignis i jest on również stworzony przez firmę Gelerida. Został on stworzony w ramach testów sieci. Ignis jest typowym przykładem sidechaina, który działa na blockchainie Ardor, ale również na swoim macierzystym blockchainie. Wszystkie typy transakcji i funkcje platformy Ardor są dostępne w łańcuchu potomnym Ignis. Ponadto funkcje specyficzne dla konta, takie jak ustawienie właściwości konta i konfiguracji multisignature, są obsługiwane wyłącznie przez Ignis, ale dostępne we wszystkich łańcuchach potomnych. Ignis jest to platforma do smart kontraktów i można na nim również tworzyć sidechainy. Nie będę tutaj omawiał całego projektu, bo ten film by był zbyt długi, ale naprawdę warto się zainteresować tym projektem. Na Ignis już są stworzone inne projekty. Tak możemy tutaj zobaczyć, mamy już kilka projektów stworzonych na Ignis i są one również listowane na giełdach. Natomiast tutaj poniżej mamy sidechainy sieci Ardor I jest, im, i jest nim Ignis, EUR, Bitswift oraz MPG. Mówi się, że na tej sieci po raz pierwszy w historii wiele transakcji przesłanych do łańcucha podrzędnego można połączyć w jedną transakcję w łańcuchu nadrzędnym, a bezpieczeństwo każdego łańcucha podrzędnego zapewnia konsensus potwierdzający udział w łańcuchu nadrzędnym i w dalszym ciągu wprowadzają oni aktualizacje oraz usprawnienia. Więc widać, że twórcy cały czas pracują nad tym projektem i ciągle go rozwijają. Tutaj znalazłem też roadmap i jak możemy tu zobaczyć już testują pełny węzeł na urządzeniach z Androidem dla zaawansowanych przypadków użycia IoT, przewodnik po portfelu, przyjazny sam samouczek dla początkujących oraz kontrola Child Chain produkcji. Wizja na rok 2020 planują rozwinąć pod sieci bezpieczne głosowanie, narzędzia kryptograficzne, moduły Java, Automatyczne udostępnianie i konfiguracja węzłów. Półfna konfiguracja węzła trzeba tu wspomnieć, że wszystkie aktualizacje zawarte w roadmapie do tej pory były realizowane zgodnie z planem, co nie jest powszechne w świecie blockchain. Tak jak każdy wie, w dużej większości projekty mają dosyć duże poślizgi w realizowaniu swoich celów. No nie w przypadku firmy JellyRida, bo spełniają oni wszystko w czasie zaplanowanym. Jeszcze tu szybko wspomnę na temat konsensusu. Ardor opiera się na konsensusie proof of stake, ale nie ma tu typowego stakowania, za to jest forging, tak zwane kucie, i jest to zabezpieczenie sieci. Kucie jest kluczową częścią procesu, który sprawdza i zabezpiecza wszystkie transakcje w sieci Ardor i jej łańcuchach potomnych. Innymi słowy, jest to zdecentralizowany system bezpieczeństwa sieci. Każdy z tych węzłów konkuruje o sprawdzenie każdego bloku transakcji. W tym procesie nie są tworzone nowe tokeny Ardor, a osoby biorące udział w procesie kucia otrzymują opłaty transakcyjne, płacone w Ardor oczywiście, od każdego bloku transakcji. Znalazłem też taki kalkulator, który pokazuje, ile możemy zarobić podczas kucia, i są to naprawdę bardzo małe nagrody. Trzeba tu mieć na uwadze, że ilość zarabianych. Tokenów Ardor jest uzależniona od ilości transakcji, czyli im więcej będzie transakcji, tym więcej będziemy mogli zarobić, im nie będzie transakcji, tym mniej będziemy mogli zarobić. Minimalnie na utrzymanie węzła potrzebujemy 1000 tokenów ARDR. Ja tu wpisałem 10 tysięcy, żeby była kwota około 500 dolarów i 10 tysięcy tokenów ARDR po dzisiejszej cenie kupimy za nieco ponad 500 dolarów. I jak możemy zobaczyć, rocznie będziemy zarabiać 96 centów. Jest to 19 tokenów ARDR. Jest to bardzo, bardzo niski zarobek i niezbyt to zachęca do utrzymywania węzła. No, ale tak jak powiedziałem, że wszystko jest zależne od ilości transakcji na sieci. A jak już jesteśmy przy tokenie Ardor, to wejdziemy sobie na CoinMarketCap i możemy zobaczyć. Ticker tokera to ARDR. Jest on na 78. miejscu według rankingu CoinMarketCap. Jego cena to nieco ponad 5 centów. Jest on na niecałym 1,5% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. MarketCap projektu 50,5 miliona dolarów, dzienny wolumen jest to 2 miliony dolarów. I aktualnie mamy maksymalną ilość monet w obiegu. Jest to prawie miliard tokenów ARDR. Nie będzie już więcej. To jest maksymalna ilość monet w obiegu, co jest bardzo dobre ponieważ przy inwestycji w ten token nie musimy się obawiać, że jeszcze na przykład połowa z tych tokenów zostanie wypuszczona na giełdę, co z reguły skutkuje dosyć mocnym obniżeniem ceny. Jak zejdziemy sobie niżej, wejdziemy w zakładkę Markets, możemy zobaczyć na jakich giełdach możemy zakupić tokeny ARDR. Największy wolumen jest na giełdzie Bilaxi. Generalnie nie wiem, co to za giełda pierwszy raz spotykam się z tą giełdą, później jest giełda Stex, Coinex, HitBTC. Naturalnie hit BTC nie polecam tej giełdy. I dopiero na siódmym miejscu jest Binance. Ale jest to dosyć dobra wiadomość, ponieważ do Binance a większość osób ma dostęp. Także możemy kupić tokeny ARDR na Binance. Ponadto możemy kupić na Bittrexie, Huobi Global, Upbit, Polonex, OKX Korea, czyli na większości giełd możemy zakupić te tokeny, nie ma problemu z dostępem. Jak wejdziemy sobie na. Wykres ceny tokena Ardor. Możemy zobaczyć, że na przełomie 2017 i 2018 mieliśmy bardzo duży wystrzał ceny tokena ARDR. Można powiedzieć z jednej strony, że było to spowodowane HOSSą, która była pod koniec, która była w sumie przez cały 2017 rok, ale tutaj też był, było uruchomienie mainnetu oraz uruchomienie pierwszego child chaina Ignis. Dlatego cena tak mocno poszybowała swoją drogą. Jakby ktoś zakupił pół roku wcześniej tokeny Ardor i sprzedał na koniec roku, to miał bardzo, bardzo duże zyski z inwestycji. Jak zjedziemy sobie trochę poniżej, możemy zobaczyć ROI Ardor w dalszym ciągu 37%. Jego all-time high było to ponad 2,5 dolara. Na szybko przejdę jeszcze tylko pokażę wam Ignis. Jego ticker jest Identyczna jak jego nazwa, czyli Ignis. Kosztuje on 2 centy i jest 155 w rankingu CoinMarketCap. Jeżeli nie znacie tego projektu, to polecam się z nim zaznajomić. Może w najbliższym czasie zrobię osobny research typowo dla projektu Ignis, bo wydaje mi się, że może być bardzo dobry zwrot z inwestycji. A co do tokena, jeszcze Ardor, dlaczego jego cena może wzrosnąć? Trzeba wziąć pod uwagę, że wszystkie sidechainy muszą mieć. Tokeny ARDR, aby współpracować z łańcuchem głównym, czyli istnieje popyt, a trzeba mieć i trzymać ARDR, aby zabezpieczyć sieć i otrzymywać opłaty w ARDR. To znaczy, że twórcy każdego innego projektu zbudowanego na sieci Ardor muszą posiadać i trzymać tokeny ARDR w celu rozliczania się i integracji z siecią główną. Im więcej sidechainów będzie zbudowanych na Ardorze, tym większe zapotrzebowanie będzie na token ARDR. Jeżeli chodzi o ICO projektu Ardor, to nie znalazłem takowego i z tego co się orientuję, skorzystali oni tylko z ICO projektu Ignis. Tak jak wcześniej wspomniałem, NXT miało swoje ICO, ale zebrani, zebrali oni jedynie 6000 dolarów. Później powstał projekt Ardor i był finansowany z własnych środków. Tutaj na wypuszczenie projektu Ignis było ICO w sierpniu 2017 roku, ale też nie przebiegło ono pomyślnie. Hardcap projektu wynosił około 21 milionów dolarów, a uzbierali oni zaledwie 15 milionów, sprzedając niecałe 390 milionów tokenów, a mieli w sprzedaży pół miliarda tokenów Ignis. Widać, że nie było zbyt dużego zainteresowania w tym ICO, co mnie trochę dziwi, bo to był taki okres, gdzie wszyscy w ICO inwestowali. Także podstawowy problem, jaki mi się nasuwa, to problem z marketingiem i ze społecznością tego projektu. Po samym ICO yy, widać, że ten marketing jedno, jednak jest trochę kulawy. Jeżeli chodzi o portfele, to możemy go trzymać na Ardor Little Wallet, Free Wallet Ardor, Free Wallet Ignis oraz portfel offlineowy. Portfele są i na komputery, i na urządzenia mobilne, za iOS-em i z Androidem. Także nie ma tu problemu z, z doborem portfela. Ja zawsze polecam dedykowane portfele do trzymania, yy, do trzymania tokenów. Przejdźmy trochę teraz do zespołu. Zespół projektu jest mały, ale składa się z szanowanych, doświadczonych programistów z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i utrzymywaniu kodu blockchain. Ponadto jedna ze współzałożycieli ma doświadczenie i wykształcenie prawne i zarządza implikacjami prawnymi architektury open source i aplikacji blockchain. Mogę tu wymienić trzech współtwórców. Christina Kalchewa jest specjalistą prawnym, ma doświadczenie w prawie karnym, europejskim i międzynarodowym. Następnie Lior Jave, ma ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu aplikacji korporacyjnych dla dużych organizacji. I kolejny współtwórca Petko Petkow jest programistą z doświadczeniem w dziedzinie oprogramowania finansowego, narzędzi zwiększających produktywność i gier. Wszyscy członkowie zespołu mają profile na LinkedIn i można ich zweryfikować. Jest to mały zespół, ale bardzo, bardzo dobry. Są oni wykształceni i naprawdę z wieloletnim stażem. Trzeba tu pamiętać, że już w 2013 roku mieli oni wypuszczony projekt z napisanym całkowicie od nowa kodem źródłowym i nie poszli na łatwiznę tak jak inni twórcy projektów, że sforkowali sobie inne projekty. Także zespół jest bardzo dobry, tylko moim zdaniem jest on trochę mały jak na taki projekt. Mamy tu zaledwie 15 osób. Teoretycznie mamy specjalistów od wszystkiego: od marketingu, od sprzedaży, od prawa itd., itd. Tak samo programistów mają bardzo doświadczonych, ale dalej uważam, że ten zespół jest trochę za mały. Zresztą, tak jak ich społeczność, też nie jest za duża. Mają oni swoje forum, mają również konta na Facebooku, na YouTubie, na Telegramie, Discordzie, Redditie i Twitterze. Na Twitterze śledzi ich ponad 66 tysięcy osób. Na Telegramie jest to niecałe półtora tysiąca i jak widać po statystykach ta społeczność się kurczy, co akurat nie wróży za dobrze. Jedynie co tu jest w tendencji wzrostowej to aktywność na Bitcoin Talk. Mają tutaj oni wzrost i przeczytanych postów i dodanych postów oraz aktywnych użytkowników, ale nie ma co ukrywać społeczność jest mała i jeszcze w dodatku się kurczy. Jeżeli chodzi o partnerów Ardor, to jest ich bardzo ciężko znaleźć. Nie są to jakieś duże partnerstwa. Tutaj, na stronie Jellery.com, możemy znaleźć takie partnerstwa jak Creative, EU Founded, Wise MPay i jakieś inne mniejsze firmy. Co mnie zaciekawiło, znalazłem jedno partnerstwo z firmą Henkel. I jest to partnerstwo polegające na przyspieszeniu digitalizacji firmy Henkel. Nie jest to partnerstwo stricte związane ani z projektem Ardor, ani z projektem Ignis. Są to po prostu warsztaty, które mają pomóc w nadążeniu nad cyfryzacją. I tu mamy kolejne ciekawe partnerstwo z BNP Paribas. Jest to grupa kapitałowa oraz bank francuski. I jak możemy tu przeczytać, partnerstwo polega na opracowaniu blockchain dedykowanego inwestycjom nienotowanym na giełdzie jak możemy tu zobaczyć, niżej firma użyła protokołu NXT, który zainstalowali w sieci prywatnej, a centralne węzły hostowane były przez były czy są przez BNB Paribas czyli również jest to jakieś partnerstwo ale nie jest ściśle związane ani z NXT, ani z Jelerida ani z Ardorem, wygląda to na niejako zapożyczenie technologii i nic więcej, zresztą nie było nawet dosyć dużego szumu na temat tego partnerstwa i nie ma więcej informacji, także nie jest to jakieś szczególnie ważne, wydaje mi się. Teraz przejdźmy do konkurencji. Jeżeli chodzi o konkurencję, to można by powiedzieć, że jest nią każda platforma smart, smart contract oraz Dapps, ale te platformy są generalnie różne. Przykładowo, Ardor i Ethereum odróżnia bardzo dużo cech z technicznego punktu widzenia. W ogóle nie są one do siebie podobne, a tylko spełniają podobne funkcje. Trzeba tu też zaznaczyć, że np. NEM, platforma, którą każdy pewnie dobrze zna, został zainspirowany przez poprzednika Ardora NXT i ma wiele podobieństw w swoich zastosowaniach. Inne projekty, które korzystają z sidechainów to Lisk czy Aelf, chociaż oba te projekty używają delegowanego Proof of Stake zamiast czystego konsensusu POS. Pomimo, te, pomimo tego, że technicznie platforma Ardor różni się od innych platform, to trzeba tu wziąć pod uwagę, że wszystkie inne platformy... Są konkurencją dla, dla tego projektu. Na koniec standardowo przejdę do podsumowania projektu w postaci mocnych i słabych stron. Zaczniemy tutaj od minusów. Minusem na pewno jest społeczność jest ona bardzo mała i w dodatku się kurczy, tak jak Wam pokazałem. Konkurencja, o której przed chwilą powiedziałem: platform mamy bardzo dużo jest chyba połowa wszystkich projektów kryptowalutowych, blockchainowych. To są platformy do smart kontraktów oraz dAppsów, także konkurencja jest tutaj naprawdę bardzo duża. Użyteczność tokena, tak jak wcześniej wspomniałem, jest on używany do zabezpieczenia sieci oraz wszystkie inne projekty muszą posiadać tokeny Ardor, żeby integrować się z całą siecią, ale wydaje mi się, że to jest zbyt mała użyteczność, żeby, żeby cena rosła nie wiadomo w, w jakim tempie. Tu wiadomo, jeżeli nagle przyjdzie kilka projektów, które Postanowią zbudować swoją sieć, swój child chain na sieci Ardor. To ta cena może wzrosnąć, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Marketing: tego marketingu praktycznie w ogóle nie ma. Na kanale, na YouTubie mają oni chyba 100 czy 200 tylko obserwatorów. Projekt jest naprawdę mało promowany. Partnerzy: no tak jak mówiłem, partnerów tu nie dość, że ciężko ich znaleźć. To jeszcze nie są to jakieś duże partnerstwa, a jeżeli już są, to. Nie są one jakoś ściśle powiązane z projektem Ardor. Przejdźmy teraz do plusów projektu, którym na pewno są płatności, czyli wykorzystanie rodzimych tokenów wszystkich sidechainów do opłat transakcyjnych bez potrzeby posiadania tokena ARDR. Team na pewno jest bardzo dużym plusem projektu, jest, jest to wykształcony i bardzo, bardzo doświadczony team. Mógłby być trochę większy, ale... Ale ze względu na wykształcenie i doświadczenie zaliczam ich do plusów. Postęp, tak jak mówiłem, realizują oni wszystkie kamienie milowe zgodnie z założonymi terminami. Nie ma tutaj obsłów, czyli jak widać, można polegać na tym projekcie. Aktualizacje: tutaj mam na myśli automatyczne aktualizacje wszystkich sidechainów, które będą otrzymywać przy aktualizacji głównej sieci Ardor. Wydaje mi się, że jest to dosyć duża zachęta dla, dla tworzenia swoich podsieci. Mają gotowy produkt od bardzo, bardzo dawna. Jest to niewątpliwie plus tego projektu. Jest on napisany całkowicie od zera. Widać, że twórcy idą. Za trendem, jak zauważyli, że NXT nie spełnia już pełnych norm i nie jest lepszy od innych projektów, postanowili stworzyć nową, udoskonaloną sieć. I moim zdaniem wyszło im to bardzo dobrze. I tu jeszcze napisałem, że plusem jest projekt napisany od zera. To by było wszystko na temat projektu Ardor. To, czy w niego inwestować, czy nie, zostawiam Wam. Ja kupię trochę. Tokenów Ardor, Ignis tak samo. NXT raczej nie będę kupował, bo nie widzę tutaj za bardzo sensu. Zobaczymy, jak ten projekt będzie rozwijał się w przyszłości. Mam nadzieję, że wszystkie następne kamienie milowe, które planuję wdrożyć Jellyrida, zostaną wdrożone i projekt będzie stawał się coraz lepszy. Jednak musicie pamiętać, że projekty nie wiadomo, jakby były dobre. Jeżeli nie będą miały dobrego marketingu, to po prostu w tym, w tym świecie mogą nie istnieć. Takie już są zasady w świecie kryptowalut. Na dzisiaj to wszystko. Przypominam wszystkim o bezpłatnym raporcie: jak i w co inwestować, żeby pomnożyć swój kapitał. Znajdziecie link do tego raportu w miejscu na opis pod tym filmem. Zostawcie również informacje, jakiego projektu chcielibyście, żebym zrobił research, a na pewno wezmę je pod uwagę przy robieniu następnego filmu. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.